Hej, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie pod tytule, w dzisiejszym odcinku wracamy do serii, która była jakieś pół roku temu na kanale i z tego co pamiętam, naprawdę ona się wam bardzo, a to bardzo, bardzo podobała. Więc postanowiłem, że są święta, to wrócimy z czymś takim na kanał. I w tym odcinku testowałem lifehacki z TikToka i niektóre z nich naprawdę się okazały przydatne, ale to w sumie już oglądajcie do końca, żeby niczego nie ominąć. I możemy zrobić taką umowę, że jeżeli tutaj będzie 4000 łapek, to ja nagrywam dla was kolejny taki odcinek z tej serii. Dodatkowo, kto jeszcze nie ma suba na kanale, oczywiście was tego zapraszam. Dodatkowo, jako że są święta, no to postanowiłem, że rozdam wam dzisiaj 3 pakiety po 1000 followców, więc jeżeli ktoś chce was taki zgarnąć pakiecik, wystarczy, że będziecie mnie wspierać w sklepie moim kodem, czyli Mati podoga YouTube się nazywa, który macie w tym momencie na ekranie, oraz w komentarzu napiszcie mi właśnie nick, z którym używacie ten kod i za kilka dni wylosujemy sobie te pakiety na live, na które was również zapraszam. No, i życzę powodzenia, trzymajcie się, miłego oglądania. Pokazuje nam, że w opcjach, które teraz sprawdzę, mam jakiś tryb pierwszoosobowy, więc może ja to sprawdzę. Na TikToku daję sobie ustawienia gry i tutaj chyba bodajże gdzieś dodatkowe opcje gry, to była zakładka. Miał być jakiś tryb pierwszoosobowy, tam jakiś inny język, ale z tego co wiecie, to ja tutaj tego nie widzę, więc mam dla was taki zamiennik tego trybu. A mianowicie jest taka mapka na trybie kreatywnym, do której teraz się w sumie możemy przenieść. Dobra, tak widzicie, jestem w tej mapce. Kod generalnie znajdziecie tej mapy tak samo w opisie, więc jak ktoś chce się pyknąć, to śmiało zapraszam do opisu zerknąć. I co tu masz mega realnie robić? No to tutaj możemy w sumie tylko i wyłącznie zagrać sobie 1v1 z kolegą albo coś takiego. Jak widzicie, jest tryb pierwszoosobowy. Także live wykończony, ale ciekawostka ode mnie dla was spadła. Także no, kod do mapy w opisie. Dobra, więc do drugiego lifehacka w sumie nie muszę wchodzić z kreatywnego, ponieważ jak widzicie na lifehacku był nowy sposób na rotację. Bo jak wiecie, w sumie w tym sezonie usunęli poduszki, także wchodziły jakieś nowe sposoby. Więc dla osób, które tam grają sobie turnieje, czy coś, jakieś nawet zwykłe gierki, arenki, to się myślę, że naprawdę może przydać. Tak jak to było na TikToku, na początku sobie robimy boxa takiego jak widzicie. Następnie tutaj robimy daszek, tutaj daj podłogę, kolejny daszek. I tutaj muszę umieścić bounce pada. Edytuję to w taki sposób, edytuję to teraz w taki sposób. I z tego co wiem, mam iść tutaj jak najbardziej pod ściankę. Walnąć sobie impulsa chyba pod nogi. I ma nas wywalić na 107 metrów, także sprawdźmy to, sobie zaznaczę. Dziwne. Może ja coś źle zrobiłem, czekajcie, sobie jeszcze raz sprawdzasz. 50 kilka metrów, nie, to za mało. Aha, no i oj. Teraz to miało sens, to naprawdę teraz działa. Tylko mi tu zatrzymała górka. Patrz, ja bym to jeszcze raz zaprezentuję. Tak, tak. Tak, tak. Hop. I teraz mogę iść tutaj. Tylko wiecie, co ja wcześniej źle zrobiłem. Rzuciłem sobie impulsa gdzieś mniej więcej w połowę tego, a nie na sam koniec. Także musimy rzucić na sam koniec. Zaznaczam teraz to. I mnie wystrzeli na dokładnie 104 metry. Także lifehack najbardziej potwierdzony. I ten sposób jest mega fajny, także polecam go sobie używać. Dobra, także teraz TikTok numer 3 i on jest generalnie z tego co widzimy mega, mega popularny, bo ma tam prawie 100 tysięcy serduszek. I w nim w sumie generalnie o to chodzi, że możemy zrobić za darmo, a totalnie za darmo, emotkę Bangra Boogie, czy jakoś jak się to po prostu czyta. No za darmo, używając tam jakiegoś kodu, który on to wysłał. Więc żeby sobie to sprawdzić, na początku muszę wejść na stronę Epica, tak gdzie się wpisuje kody. A jakby ktoś nie wiedział w sumie skąd jest ta emotka, to ona była chyba do zdobycia wraz z jakimś telefonem, z jakimś OnePlusem. I no, także sprawdźmy to jak to działa. Okej, także jestem na tej stronie teraz z Epica i co, mam sobie tu teraz wpisać podaj kod dostępu. Dobra, to ja przepisuję ten kod z TikToka. Aktywuj, wchodzę do Fortnite'a. Co? Ależ to działa? Ej, co wy gadacie? Ja nie mogę. A tak teraz na poważnie, to nie, ten TikTok nie działa, to jest po prostu scam ten kod i to jest tylko w sumie pod serduszka. A kod dostałem kiedyś, także teraz go sobie dopiero zużyłem i czekałem z nim jak najlepszy moment, także no, fajny. TikTok jest niepotwierdzony, ale my przechodzimy dalej. W sumie jak chcecie jakiś konkurs o taką emotkę, to no, coś tam może się dla was uda ogarnąć. When my friends go, it was simple. When there is no, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night. Yeah.
I go hard day and night, one to one, no surprise, see the hate in... Dobra, kolejny TikTok jest mega fajny, ale czy mi się uda powtórzyć, ja nie wiem, pewnie będę nagrywał kilkanaście razy, ale postaram się, bo widzieliście go na ekranie i naprawdę wszystko zaskoczył moim zdaniem. I w sumie dobra, teraz sobie jakoś odwzorować i pierwszy skok to był na słonych wieżach z tego największego budynku. Muszę się odbić od środka i skoczyć sobie na ten hydrant, co jest pod tym domkiem. Ale moim zdaniem to jest niemożliwe do wykonania, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda, ale nie no, postaram się. No i znowu nie no, co za do pana to jest naprawdę. No nie no. Co? Tego lifehacka to może jednak wy sobie sprawdźcie i dajcie znać, kątem, czy on działa, czy on nie działa. Czy to jest taki lifehack, którym generalnie no, rzeczywiście możemy zaskoczyć tam kogoś czy coś, jak umiemy to zrobić. Ja nie wiem, mam dwie lewe ręce, także no nie idzie mi to za bardzo. Ale no, sprawdźcie i dajcie znać w komentarzu, czy działa to, czy to też nie działa. No, a ja mogę w sumie iść dalej. W kolejnym TikToku potrzebuję jednego widza, także ja sobie go wezmę z Discorda i w sumie jak chcecie wystąpić jak samo w kolejnych odcinkach z lifehacku z TikToka, to wpadajcie śmiało na Discorda, ponieważ jeżeli będę kogoś potrzebował, to zapewne pewnie będę brał akurat dwa stamtąd, no więc link w opisie, a ja już się przenoszę na mapkę i robimy tego lifehacka, a raczej tego exploit glitcha z jakimś widzem. Dobra, więc widzowie, znajduję się już na kreatywnym z jedną osobą z Discorda, także śmiało wbijajcie na Discorda jak chcecie i dzięki temu w sumie glitchowi, gdzie ty jesteś, w którym miejscu? I dzięki temu sposobowi mam się wbić do kogoś do boxa, jak on będzie trzymał ścianę, także spoko. I jak to tak to wyglądało na TikToku, że miałem sobie dać jej bounce pada, miałem skakać do siebie i miałem... O Jezus. Tak, dobra. O! Działa! Czekaj, trzymaj dalej, tylko po pompę. Dwa. Oj, jeszcze raz. Łatwo. Ej, ten sposób jest mega OP, widzowie, także lifehack w 100% potwierdzony. Także GG i oczywiście go sobie używajcie na znajomych, albo i tak możecie trollować, albo na normalnej gierce, bo naprawdę polecam. Okej, także lifehack ostatni na dzisiaj, to jest taki lifehack typowy. Popatrzcie, przykładowo jak sobie skoczymy z takiej górki, czy tam z jakiegoś takiego czegoś... Co to się dzieje? Na ziemię, dostajemy fall damage. 21 na przykład w tym przypadku, ale ja sobie jeszcze raz wejdę na tę wysokość. Także ja teraz skaczę jeszcze raz, tylko w tym przypadku akurat do krzaka i patrzcie jak nam krzak na przykład neutralizuje obrażenia z wysokości. Także jeżeli mamy krzaka w pobliżu, to polecam skakać, ale drugą taką alternatywą do tego jest również takie coś. Także skaczemy do tego. Nie ma full damage'a? Nie ma. Także w tym odcinku ode mnie by to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli taki odcinek wam się podoba, pamiętajcie łapkę w górę, komentarz jakiś tam dowolny oraz subskrypcja z dzwoneczkiem. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, cześć.